Siemano wszystkim, trochę mnie tu nie było, parę kilo ubyło. O, fajnie się rymuje, ale o tym zaraz, dlaczego mnie nie było i tak dalej. Właściwie dlaczego mnie nie było, dlaczego nie robiłem vlogów, ponieważ było dużo podcastów, było dużo fajnych podcastów, dużo nagrań z innych treningów, w sensie na Seven Nutrition, a właśnie jutro jedziemy do pana Roberta Piotrkowicza i będziemy robili trening nóg, więc to będzie dostępne także na kanale. Ja jak zwykle zaczynam standardowo swój dzień, widzicie wagę 127. Teraz wejdzie 20 g steel jointa, 10 g glutaminy, 5 g cytryny i potem idziemy sobie na spacer z tym małym Wilsonkiem. Także potem zobaczycie co dalej, porozmawiamy sobie dlaczego zdecydowaliśmy się na krótką redukcję z Kubą. I co teraz, a także przed nami jakieś urywki z treningu push, także lecimy dalej. Dobra, my już sobie spacerujemy, także opowiem wam dlaczego zdecydowaliśmy się na tą krótką redukcję. Redukcja trwała 5 tygodni, a w sumie okres masowy przed nią ponad 15, bo rozpocząłem troszeczkę po tym moim zabiegu, który miał miejsce 10 października. No i pod koniec już masy, apetyt przede wszystkim no, nie był na poziomie, który był akceptowalny, także to była pierwszy tak naprawdę powód, bo ilość jedzenia już były naprawdę spore. No i co zauważyliśmy, ta forma nie była taka zła, tam przy 125,5 kg była ok, ale no im dalej byśmy szli, im dalej byśmy to trzymali, czy dodawali kalorii, no to jedynie wiadome, już by było w złą stronę, nie to co trzeba. No i to co zauważyliśmy też, no to chodziłem dość wypchany, co nie jest zbyt dobre. Oczywiście wiadomo, że trochę trzeba, że tak to nazwę, się zmusić, ale my nie chcemy jeszcze bardziej pogorszyć tego, co jest już moją słabą stroną, czyli talią. No i na tym się właśnie, na tym bazujemy, żeby nie zrobić po prostu gorzej. No więc skończyłem okres masowy 125,5 kg. Bazowaliśmy właściwie tylko na zmianie kalorii, bo aktywność minimalnie została zwiększona, dosłownie minimalnie. I w ogóle robi się już cieplej. Co prawda Podlasie to taki trochę zimniejszy region, bo dzisiaj mamy z rana minus 6, ale o 11 ma już być 4 stopnie, więc w miarę ciepło w porównaniu z tym co było, no to co się dzieje teraz w Teksasie, to w ogóle, no dobra. Ale wracając do tematu mini redukcji, więc zaczęliśmy sobie od ucinania po prostu kalorii. No i zeszliśmy w miarę nisko z nimi, w miarę nisko, no na tyle, żeby czuć się znowu głodnym po zakończeniu tych 5 tygodni. No i teraz powolutku sobie te kalorie zwiększamy. Z biegiem dnia będę wam po prostu mówił, gdzie co dodaliśmy. I aktywność zwiększyliśmy dosłownie minimalnie, jeżeli chodzi o ten okres małej redukcji, a tak to no, jeszcze ona zostaje na tym samym poziomie, którym była do tej pory. No więc ja włączam sobie podcast No Switch Fitness, polecam, naprawdę sporo wiedzy i widzimy się dalej później, hej. No muszę przyznać, że zima na swój koniec daje o sobie, oła, daje o sobie znać się, patrz, no trochę szczypie. Proszę, proszę dżentelmena, zapraszamy. No, ale już po spacerku, także lecimy działać dalej. Codzienna rutyna nie uległa zmianie, po spacerku pozowanie, wakuum, a teraz czas na pierwszy posiłek, placek i tutaj mamy 300 ml białek, 3 całe jajka, 100 g mąki ryżowej i 100 g truskawek. Tutaj też jest suplementacja poranna, czyli Ariuna, Astragalus, Bergamot, stak witaminowy, witamina C, probiotyk, do tego mamy maślan sodu, betaine i
i omega-3. Także to jest wszystko z tego. Kalorie w pierwszym posiłku, ani w drugim, czyli w posiłku przedtreningowym się... A, jeszcze mamy NAK tutaj. W posiłku przedtreningowym się nie zmieniły, bo ćwiczę po drugim posiłku. W drugim posiłku mam sobie 100 gramów kurczaka, 150 gramów kurczaka, przepraszam, 100 gramów ryżu, 80 gramów borówek i trochę czekolady, kostkę czekolady 85. Do tego dochodzi 10 gramów EA i 10 gramów kreatyny. No i potem sobie ćwiczę. Dlaczego tak? Ponieważ lubię ćwiczyć niewypchany, nierozepchany i tak dalej. Nie lubię, jak coś siedzi mi na żołądku. Lepsze mam wtedy treningi. Podczas treningu jest 60 gramów dekstrozy. No a potem zobaczycie, jak, gdzie dodaliśmy te kalorie. Jeszcze co do minikata, chciałbym Wam powiedzieć, kiedy powinniśmy tak naprawdę zrobić minikata, mini redukcję, reset, jak zwał, tak zwał. Więc punkt pierwszy, jeżeli zauważamy, że apetyt jest dla nas już no, tragiczny i tak dalej, spróbowaliśmy wszystkich innych sposobów, takich jak zmiana źródeł, probiotyki, wszystko co może nam pomóc, dodatkowe jakieś cardio, jakieś suplementy i tak dalej, i to już nie pomaga, no to wtedy oczywiście przechodzimy sobie do minikata, bo nie ma sensu pchać jedzenia, gdy chodzimy cały czas wypchani i tak dalej i po prostu przejadamy to na siłę. Oczywiście jakiś tam czas, tak jak wiecie, no trzeba się przemęczyć, ale no już do przesady tego aż nie można przedłużać. Kolejna rzecz, no jeżeli tak jak wspomniałem, apetyt no i trawienie są kuleją, no to wtedy też wiadomo, jeżeli wszystkie tam próby poprawy owych nie dały skutku, nie przyniosły skutku, no to wtedy zaczynamy sobie minikata. Jeżeli chodzimy w zdęci i tak dalej, no to wtedy też możemy sobie zrobić mini redukcję. No i jeżeli nasza sylwetka no już zaczyna mocno odbiegać, bo wiadomo, no masa równa się jakieś tam dodatkowe kilogramy, nie będziemy mega pocięci, no ale też musimy zauważyć, kiedy nie jesteśmy jeszcze no ulani, a możemy sobie tą masę pociągnąć, no bo nam się wydaje, a ktoś tak naprawdę widzi nas, no i jesteśmy dalej mega w mega dobrej formie tak naprawdę, czy nie przesadzamy w tą stronę, że robimy to za szybko, no czy po prostu już przeginamy i to się skończy nie tylko minikatem, a redukcją normalną, no a przepraszam, nie o to nam chodzi, tak? Minikat ma nas tak naprawdę przystosować, ma nam nas doprowadzić do tego, żebyśmy znowu mogli sobie kontynuować dalej okres masowy, więc wycinanie tutaj do formy startowej i tak dalej będzie nieefektywne, ponieważ zajmie to czas, żeby wrócić tak naprawdę, żeby nasz organizm wrócił znowu na ten obieg nabierania masy mięśniowej. Kolejnym punktem będzie, no, ile powinien trwać ten taki minikat. I tutaj są różne szkoły. Niektórzy robią tydzień, dwa tygodnie, cztery. Myślę, że 4, 5 do 6 tygodni to jest taka góra. Potem no, to już zaczynamy przechodzić no, w redukcję tak naprawdę. No i wtedy musimy sobie zadać pytanie, czy właśnie nie przesadziliśmy. Jeżeli robisz to tydzień, no to dla osób, które właśnie mają problemy z apetytem, fajne będą takie okresowe ucięcia mocne kalorii na tydzień, na dwa. Wtedy też sylwetka poprawi się, ale dla nas sylwetka podczas minikata nie jest priorytetowa. Priorytetowy jest apetyt, no i chyba, że przesadziliśmy już z tym otłuszczeniem, tak? No to wtedy oczywiście też patrzymy na sylwetkę. Ale oczywiście apetyt, trawienie i no, wrażliwość, tak? Czyli możemy sobie sprawdzać na przykład cukier, tak? Czy badać w labie. No, przechodząc dalej, z minikata nie powinniśmy wychodzić czując się tak jak po redukcji, czyli żeby od razu robić deload, odpoczynki i tak dalej. Nie powinniśmy być po prostu przeorani, ale powinniśmy być, no poczujemy jakieś tam zmęczenie, jak to wiadomo, no i powinniśmy przede wszystkim czuć się jakoś głodni. Kolejny punkt, wiele osób pyta, czy po minikacie robić odbicie. No nie, to nie jest taki okres jak właśnie długa redukcja, po prostu dodajemy sobie kalorie, no a ile to kalorii, no to zależy już od danej osoby i do jakiego punktu doszliśmy, że tak to nazwę. Na początku dodawałbym kalorie, aktywność zmniejszałbym stopniowo, podobnie jak na redukcji, no ale po redukcji, ale nie odbijałbym tak mocno, ponieważ, no tak jak wspomniałem, nie jesteśmy po takiej długiej redukcji, a jesteśmy sobie po prostu po okresie minikata, więc powiedzmy, możemy sobie na początku dodać 100 gramów węgli i to powinno w zupełności wystarczyć. No, idąc dalej, co do suplementów i tak dalej, nie zmieniamy tutaj niczego. Moje zdanie jest takie, że minikat nie ma sensu
wrzucać spalaczy, no chyba, że ktoś sobie chce jakąś kofeinę, coś takiego lekkiego, no to może sobie śmiało dodać, jeżeli nie używał, a jeżeli używał, no to wiadomo, po prostu będzie dalej kontynuował. No ale mówię, nie zmieniamy tutaj środków, supli i tak dalej, ale też kiedy można na przykład zrobić sobie mostek, no to mostek będzie bardzo dobry po minikacie, prawda? Wtedy, gdy jedzenie już troszeczkę sobie podniesiemy, znowu możemy wtedy wejść na mostek i jedzenie i tak nam pomoże. Także to są takie małe tipy na minikata, a przechodzimy dalej do materiału i idziemy ćwiczyć. Wyszło słoneczko, zrobiło się już cieplej. To i my wyszliśmy gdzie? O, tu jest. No właśnie, my wyszliśmy sobie właściwie to do sklepu, bo kończy się woda, a wiadomo, przyda się za chwilkę na szejka przedtreningowego i tak dalej. I treningowego szejka. Znalazłem fotki właśnie sprzed i z końca tej mini redukcji. Także wklejam je teraz dla Was. Sobie zobaczycie, jak to wyglądało przed i jak to wyglądało po. Ok, posiłek przedtreningowy już jest prawie gotowy, także za chwilkę się za niego zabieram, ale wcześniej chciałem Wam wspomnieć o problemie, z którym się borykam od jakiegoś czasu. Właściwie to borykałem, no bo już jest o wiele, wiele lepiej. Dzięki oczywiście współpracy głównie z fizjoterapeutą, bo chodzi tu o moje kolano. No czułem tam jakiś dyskomfort, ból, już jest lepiej, ale jeszcze coś tam odczuwam, więc pomyślałem sobie, dlaczego nie dorzucić do suplementacji BPC 157. Jak ja stosuję BPC, to jest 500 przed snem w okolice miejsca bólu, czyli na przykład jeżeli boli Was łokieć, no to w triceps. I mnie boli na przykład kolano, no to w czworogłowy, prawda? No i to sobie używam przed snem. A jakbyście byli zainteresowani, to na dole macie kod na BioLabShop, bo pewnie będą pytania, z jakiej firmy i tak dalej, no to macie kod tam na dole w opisie filmu na 7% zniżki. Także jeżeli stosujecie jakieś inne peptydy, ja stosuję osobiście BPC i TB, no to śmiało używajcie.
Okej, zaszły małe zmiany, jesteśmy po treningu, także posiłek potreningowy i tak jak wspominałem wcześniej, teraz Wam opowiem, gdzie dodaliśmy tych kalorii, czyli ogólnie potreningowo dodawaliśmy kalorie. Dodaliśmy 30 g płatków śniadaniowych i 20 g kleiku do pierwszego posiłku potreningowego. W drugim posiłku potreningowym dodaliśmy 50 g produktu węglowodanowego i to jest 150 g makaronu, a w posiłku kolejnym dodaliśmy 60 g produktu węglowodanowego, czyli łącznie daje nam to dodane 160 g produktu węglowodanowego i to praktycznie całe zmiany, które zaszły. Nie zmniejszaliśmy aktywności, tak jak wspominałem, jeszcze, prawdopodobnie niedługo ulegnie to zmianie. No i bierzemy się za rośnięcie. Jakiś czas masy jeszcze przed nami, a potem trzeba będzie się wziąć za porządną redukcję. No i tutaj trzeba będzie zmienić nazwę vlogów. Także może ktoś wpadnie w komentarzu na jakiś fajny pomysł na zmianę nazwy vloga. Może, nie wiem, do kości. Chociaż mam nadzieję, że tym razem nie przegnę i nie dotnę aż do kości. Ale no, może jakaś fajna nazwa Wam wpadnie do głowy. Także dajcie znać w komentarzu, proszę, jeżeli coś fajnego właśnie wpadnie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie suba. Zawsze będzie fajnie, miło, sympatycznie. Łapkę w górę i komentarz. Do następnego.